Życzyłbym sobie, żeby polskie siły zbrojne były jak krzeczenie, prawda? Czyli może małe, ale jak krzeczenie pierdyknie, to bardzo boli, tak? Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj, drodzy Państwo, naprawdę wyjątkowy odcinek. Zapnijcie Państwo pasy, trzymajcie się mocno. Kolejny odcinek z takiej serii, w której pokazujemy wojnę na Ukrainie z perspektywy nie teoretyków wojskowości, ale praktyków. I proszę, drodzy widzowie, powitajmy naszego gościa, pan pułkownik Krystian Zięć. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia. No i teraz powinienem przez 15 minut wymieniać wszystkie pana zasługi i funkcje, więc powiem krótko. Pilot F-16, jeden z twórców nowoczesnych polskich sił powietrznych, obecnie ekspert Fundacji Puławskiego. I uwaga, to jest bardzo ważne w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, bo o tym też będziemy rozmawiać. Autor raportu, który wyszedł teraz, w 2022 roku, Polskie Siły Powietrzne w operacjach XXI wieku. Okładkę widzicie Państwo teraz na ekranach. Panie pułkowniku, to wielki zaszczyt, że jest Pan dzisiaj z nami. Jeszcze raz wielkie dzięki. Panie Piotrze, to zaszczyt przede wszystkim dla mnie. Tak jak panu powiedziałem, jestem czytelnikiem pana książek. Jeżeli chodzi o moją skromną osobę, to może nie jestem twórcą nowoczesnych polskich sił powietrznych, ale na pewno przyłożyłem palec do stworzenia systemu F-16 u nas w Polsce i przez te kilka lat wydaje mi się, że pracowałem naprawdę bardzo ciężko, żeby ten system F-16 był w tym miejscu, w którym w tej chwili jest. No ale panie pułkowniku, to na jedno wychodzi, bo chyba właśnie nowoczesne polskie siły powietrzne to F-16. Zanim zadam panu pierwsze pytanie, to apel do naszych widzów. Kochani państwo, jak widzicie, historia realna działa jak szalona teraz, codziennie filmy, a to jest możliwe tylko dzięki wsparciu widzów. Jesteśmy niezależnym kanałem. Wspierajcie nas, drodzy państwo, i dzięki za to wsparcie. Można nas wspierać na Patronite albo na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Komentujcie filmy, lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał dla wspierających dodatkowe treści na zamkniętej grupie na Facebooku. Panie pułkowniku, jak szybko latał pan F-16, jak szybko lata nowoczesny myśliwiec? Znaczy, szybciej latałem samolotem MiG-21, bo z prędkością około 2 Macha. Samolot MiG-21 miał prędkość maksymalną 2,05. Jest to prędkość odniesiona do prędkości dźwięku, bo wiadomo, że ośrodek powietrza wraz z wzrostem wysokości jest coraz rzadszy, w związku z tym prędkość przemieszczania się fali w ośrodku rzadszym jest większa. W związku z tym im wyżej, tym prędkość rzeczywista czy przyrządowa jest mniejsza, rzeczywista może być większa. W związku z tym można powiedzieć, że to są, że maksymalna prędkość w kilometrach na godzinę to było około 2000 km na godzinę. Aczkolwiek prędkość w lotnictwie samolot MiG-21 to był tak na dobrą sprawę taki myśliwiec przechwytujący, można powiedzieć, taki protoplasta myśliwca przewagi powietrznej. I prędkość w kontekście samolotu myśliwskiego ma kilka ważnych jak gdyby aspektów. Pierwsze to jest jak gdyby energia kinetyczna uzbrojenia, czyli pocisku rakietowego, który jest ekspediowany, kolokwialnie odpalany, prawda? Bo jeżeli poruszamy się z prędkością 2000 km na godzinę, to jeżeli odpalamy taki pocisk, to on już ma prędkość na początku 2000 km na godzinę, w związku z tym wzrasta jego zasięg. Możemy dalej generalnie alokować to uzbrojenie, więc jest parę takich, że tak powiem, rzeczy. Prędkość generalnie, jeżeli chodzi o lotnictwo myśliwskie, to nawet piloci myśliwscy, jak, że tak powiem, przy drinku, to już nie rozmawiałem o tym, o, jak szybko leciałeś, rozumiesz, nie? To są pewne rzeczy, które są istotne. Dobrze, ale panie pułkowniku, znaczy pan jest w środku maszyny, która zasuwa po niebie 2 machy. Proszę powiedzieć, z perspektywy pana jako człowieka, który tam siedzi w środku, jakie to wrażenie robi? Rozumiem, że są jakieś gigantyczne przeciążenia, tak? To po prostu, no, mówiąc kolokwialnie, musi wbijać w fotel. I teraz tak, jeżeli wykonujemy lot po trasie, chociaż ja samolotem F-16 bardzo rzadko po trasie wykonywałem, MiG-21 bardzo często te przechwycenia polegały na tym, że
chyba najkrótszy lot w MiG-21 mój ever, to było 13 minut. Start, lądowanie, od startu do lądowania i byłem na wysokości powiedzmy 18 km, wykonywałem lot z prędkością bliską 2 macha, robiłem przechwycenie i to wszystko, proszę pana, w 13 minut, tak? Tak szybko to się po prostu dzieje. Niesamowite. Ale czasami generalnie robiliśmy jakieś tam loty powiedzmy na MiG-21, gdzie tam troszeczkę dłużej się leciało z prędkością na dźwiękową w stratosferze i muszę pana zdziwić, że jeżeli nie mamy punktu odniesienia, bo prędkość jest względna, percepcja, prawda? Musimy mieć jak gdyby punkt odniesienia, ale w związku z tym, że Ziemia jest powiedzmy 18 km poniżej, prawda? Punkt odniesienia jest bardzo daleko, w związku z tym tak na dobrą sprawę poruszamy się bardzo szybko, a mamy odczucie zawieszenia w powietrzu. Tą prędkość można odczuć podczas innego rodzaju wykonywania zadań, a przede wszystkim zadań bojowych, czy zadań, przepraszam, szkoleniowych, polegających na tym, że mamy dwa wzajemnie w stosunku do siebie manewrujące samoloty, bądź trzy, bądź cztery, prawda? No bo jeżeli mamy cztery wzajemnie w stosunku do siebie manewrujące samoloty w bardzo ciasnym, jakby w bardzo małej, ograniczonej przestrzeni, prawda? Bo są to zadania, które przede wszystkim no, mamy kontakt wzrokowy i to jest taki, co się nazywa w takiej nomenklaturze natowskiej fireball, gdzie mamy po prostu bardzo dużą, znaczy mamy te kilka samolotów wzajemnie manewrujących w stosunku do siebie i każdy porusza się z prędkością około 450, 500, czasami więcej, 800, czy przepraszam, 600 km na godzinę, bo tam myślę w węzłach, przeliczam na kilometr na godzinę, to jeżeli mamy dwa wzajemnie, że tak powiem, manewrujące samoloty w stosunku do siebie i widzimy, wtedy punktem odniesienia jest następny samolot, to faktycznie widzimy tą prędkość, prawda? A szczególnie jeżeli wchodzimy do tak zwanego single circle fight, jest tak zwany high aspect fight i te samoloty mijają się, że tak powiem, no to można sobie wyobrazić, że 600 plus 600 to te samoloty mijają się z prędkością sumaryczną powiedzmy 1200 km na godzinę, prawda? No to wtedy to faktycznie, i wtedy te samoloty mijając się zaczynają manewr. Zależy się od tego, co chcemy, że tak powiem, uzyskać, jaki jest zamysł, że tak powiem, tego pilota, jak chce uzyskać, że tak powiem, pozycję ofensywną w stosunku do samolotu, którym. I jeżeli można sobie wyobrazić, że jeżeli na przykład robimy takie wzajemne manewrowanie i cały czas jesteśmy w kontakcie wzrokowym i robimy ten ciasny wiraż wejścia, załóżmy powiedzmy właśnie w tą walkę single albo two-circle fight, to wtedy mamy te przeciążenia ogromne, prawda? I po prostu wyginamy się do tyłu, ciągniemy ten drążek, na nasze ciało działa 9G, wszystko, że tak powiem, chce się wysiąść, a my musimy widzieć tego pilota, bo jest takie powiedzenie you lose sight, you lose fight, no nie? Czyli jeżeli ja stracę, że tak powiem, tak zwany visual, czyli stracę widzialność wzrokową z potencjalnym moim przeciwnikiem, to nie będę mógł wykonywać odpowiednich manewrów. Mówimy tutaj o tej tak zwanej visual fight arena, prawda? I dlatego generalnie można sobie wyobrazić, jaka walka musi być stoczona przez organizm, żeby krew nie odpłynęła do trzewi i żeby nie nastąpiło jak gdyby sytuacja, kiedy będziemy mieli deficyt tlenu, który spowoduje odcięcie wzroku, odcięcie słuchu, a potem odcięcie mózgu. I w efekcie, że tak powiem, G-lock, który może się skończyć, że tak powiem, katastrofą, prawda? Tak, ja czytałem wiele wspomnień pilotów myśliwców z II wojny światowej. Wtedy przy tamtych technologiach, na Messerschmittach, Spitfire'ach, to się zdarzało, czy niemieckim, czy polskim, czy brytyjskim asom myśliwskim, więc co dopiero teraz. Ale to, co pan powiedział, jest kapitalne, bo to pokazuje, że są systemy, te samoloty są nafaszerowane elektroniką, ale to cały czas w tej relacji człowiek-maszyna, człowiek tam jest cały czas najważniejszy. On jest mózgiem takim tego całego... I długo będzie ważny, do czasu, jak nie pojawią się właśnie samoloty typu Tempest, FCAS, te samoloty nowej generacji, samoloty te tak zwane Air Dominance, które będą wykonywały loty w składzie, będą wspierane ugrupowaniem czterech dronów napędzanych napędem odrzutowym, które będą tą czarną robotę będą wykonywały za pilota, prawda? I teraz proszę sobie wyobrazić, że będzie taka sytuacja, że będziemy mieli samolot przewagi powietrznej, z przodu będziemy mieli cztery drony. Każdy z tych dronów będzie wyposażony w odpowiednie sensory, nawet sensory, że tak powiem, działające czy to w podczerwieni, czy w paśmie widzialnym.
w czasie rzeczywistym ta informacja, pilot będąc z tyłu w samolocie, takiej bazie, prawda, dysponując hełmem, na którym będzie wyświetlana sytuacja właśnie z tych kamer. Dzisiaj tak się dzieje, F-35, za niedługo F-16. W nocy już nie wykonuje się lotów w oparciu o gogle, czyli tak zwane Strovision, gogle Night Vision, tylko wykonuje się loty w oparciu o wizualizację z kamer infrared, które są dookoła samolotu, więc pilot leci sobie w nocy i on generalnie leci tak jak w wirtualnym świecie. Jemu się po prostu wyświetla to, co widzi po prostu w kamerach. I jak spojrzy sobie na przykład na stopy, to widzi to, co jest pod samolotem. Tak? I proszę sobie wyobrazić, taka sytuacja będzie, że ten samolot z tyłu jest tam, powiedzmy, pewnie tam już będzie dwóch pilotów, prawda, dwóch operatorów, i on sobie będzie kliknięciem zmieniał to, co będzie chciał widzieć, że tak powiem, z jednego, drugiego, trzeciego samolotu, prawda, i będzie w pewnej odległości będzie prowadził, że tak powiem, tą grę szachów, ale za pomocą dronów, prawda? Będzie miał tą głębię taktyczną realizowaną za pomocą dronów. Dobrze, ja tu muszę wprowadzić to pytanie, które zawsze zadawałem, oglądając różne tam filmy pokazujące loty myśliwcami. Przecież tam jest tyle guzików w tym kokpicie, tyle jakichś dźwigni, sprzętu, to wszystko dzwoni, piszczy w tym interkomie. Jak pan się w tym mógł połapać, kierując F-16? Ten tak zwany human-machine interface, on się cały czas rozwija, prawda? On całkowicie inaczej wyglądało sterowanie takim samolotem jak MiG-21 i całkowicie inaczej wygląda sterowanie samolotem F-16 i całkowicie inaczej będzie wyglądało sterowanie samolotem w przyszłości, prawda? I samolotem F-16 steruje się, to jest taki blend pomiędzy, powiedzmy, samolotem przyszłości i samolotem MiG-21, ale już w samolocie F-16 został wdrożony system HOTAS, czyli tak zwany hands on throttle and stick, czyli tak na dobrą sprawę podczas wykonywania działań operacyjnych w powietrzu pilot nie musi, żeby sterować wszystkimi ważnymi elementami, systemami uzbrojenia, sensorycznymi i tak dalej, czy zmieniać wizualizację tych interfejsów w kabinie, on generalnie nie musi, że tak powiem, odrywać rąk od tego tak zwanego throttle, czyli przepustnicy silnika, i stick, czyli tak zwanego drążka, dlatego że na tym throttle i na tym sticku jest po prostu bardzo wiele różnych przełączników. I te przełączniki to są przełączniki wielofunkcyjne, prawda? I dużym problemem, to znaczy dużym wyzwaniem w szkoleniu pilota wielozadaniowego jest, żeby pilot tak na dobrą sprawę opanował jakby wykorzystanie tych wszystkich przełączników w taki sposób, żeby to się po prostu odbywało bez jakiegoś myślenia. Czyli pilot leci, ma tu te dwie ręce, hands on throttle stick, i mówi: muszę przełączyć ten system. Poczekaj, to jest ten palec. Nie, to się musi działać, że to powiem, automatycznie. Czyli nie ma pan... Ja coś widzę, potrzebuję tego sensora i ten system uzbrojenia, to się dzieje. I to, tak mi się wydaje, że to jest takie, to jest gra na pianinie, prawda? To jest gra na pianinie. Przecież nie myślimy, jak stukamy palcami w klawisze, w klawiaturę fortepianu, to nie myślimy o tym, że tak powiem, tylko myślimy o tym generalnie, co chcemy uzyskać. A z drugiej strony jeszcze rozgrywamy partię szachów, prawda? Bo przed nami jest, że tak powiem, jakaś rozgrywka taktyczna i my, że tak powiem, bazując na wiedzy i doświadczeniu, bo chcę jasno powiedzieć, że też duża różnica pomiędzy pilotem anglosaskim czy tym zachodnim i wschodnim jest taka, że pilot zachodni stosuje standardy, stosuje pewne, że tak powiem, schematy, których się nauczył, tak? To nie jest tak, że generalnie tak jak w tym systemie, tym takim właśnie wschodnim, tak? Że potrafię, jak to się mówi, przepraszam za kolokwializm, Rosjanie mówią, głaz lecika nie pizda. Tak, że to, przepraszam, tak się, że tak powiem, mówi, prawda? I ten pilot taki rosyjski, to on potrafi, że tak powiem, wymyśleć jakiś tam super scenariusz, że tak powiem, bo po prostu wyskoczył mamie z brzucha, będąc już po prostu super pilotem. W systemie zachodnim każdy pilot musi zobaczyć coś, dlatego tak długo to trwa, bo musi zobaczyć pewne obrazy, te obrazy musi zanotować, wrzucić do swojego bagażu doświadczeń i potem jak zobaczy to w sytuacji operacyjnej, w sytuacji takiej czy innej, to po prostu stosuje. Nie wymyśla pewnych rzeczy, tylko to stosuje, prawda? Więc tak, leci tym samolotem,
przełącza te wszystkie przełączniki, bazując generalnie na tej sytuacji taktycznej, i to jest takie gra na pianinie i jednocześnie grając, że tak powiem, w szachy. I to jest fajna informacja, że pan w momencie, kiedy nie wyjmuje instrukcji obsługi F-16 i nie sprawdza punkt 72 i nie szuka tego na kokpicie, to jest fajne. Kiedy powiedziałem jednemu z moich znajomych, że będę z panem rozmawiał, bardzo się podekscytował. Pilot F-16, wow! I powiedział tak, musisz zapytać go o jedną rzecz, która zawsze mnie zastanawiała. Jak pilot w trakcie misji bojowej lata godzinami gdzieś tam nad ziemią załatwia potrzeby osobiste? No, generalnie jedynkę realizuje się w taki sposób, że jest specjalny system z żelem pochłaniającym, więc w sytuacjach takich, gdzie ewentualnie możemy sobie pozwolić na chwilę odpoczynku, a prawda jest taka, że w tych sytuacjach, w tych takich działaniach operacyjnych najwięcej, jeżeli mamy sytuację pod kontrolą, oczywiście, to najwięcej jest takiego tak zwanego dyżurowania. W związku z tym tam naprawdę czas długo płynie i tutaj jest tylko generalnie kap tankowiec, tak? I wtedy jest trochę czasu, żeby ewentualnie coś takiego załatwić. No niestety dwójki nie da się załatwić, no nie? Także generalnie, także tutaj jest problem. Nie wchodźmy w szczegóły, może to jest. Bardzo długo milczałem o pewnej sytuacji, która mi się przydarzyła. Pewnie może jak mój kolega to będzie, że powiem, który był sprawcą tej całej sytuacji, będzie słyszał, to pewnie mu się trochę głupio zrobi, bo kiedyś wsiadłem do samolotu, F-16 ma piękny takiego misia na fotelu, no nie? To jest jeden z wygodniejszych foteli, prawda? Taki ładny miś, taki czarny, bardzo miękki, tak? No i ja wsiadłem do tego samolotu, i po prostu od razu wiedziałem, że po prostu wsadziłem tyłek po prostu w cały zmoczony fotel, no nie? I okazało się, że jeden koleś po prostu nie trafił, że tak powiem, do worka i po prostu no i miał, że tak powiem, przesmolone. Okej, dobra. Więc jak Państwo widzicie, nieoczekiwane mogą przygody spotkać pilota myśliwca F-16. Panie pułkowniku, po co pilotowi tak zaawansowanej maszyny, jakie jest F-16, maszyny, która pod skrzydłami ma jakieś kupę rakiet, innej broni śmiercionośnej, broń osobista? Po co pistolet ma przy pasie pilot? No, z bardzo prostego prozaicznego powodu, a mianowicie... Jeżeli na skutek katapultowania znaleźlibyśmy się w, powiedzmy, jak mówią nawet w Hollywood, behind the enemy lines, tak? Czyli za linią wroga, czyli za, to się nazywa, za forward line of own troops, no to wtedy musimy mieć jakąś broń osobistą, żeby tak na koniec dnia, jeżeli już nie będziemy mieli wyboru, żeby kolokwialnie strzelić w łeb, tak? Bo wiadomo, że generalnie jakiś pistolet osobisty to może służyć do jakiejś bardzo prostej samoobrony, ale tak na koniec dnia no to jest to, że tak powiem, bardzo prosta broń, więc no, może się przydać, nawet w sytuacjach takich dramatycznych, no bo wiadomo, że różnie to może być. Więc lepiej mieć generalnie przy sobie coś, co strzelanie. Panie pułkowniku, mówi się, że ten, kto ma panowanie w powietrzu, ten, kto kontroluje niebo, wygrywa na lądzie, wygrywa na ziemi, wygrywa wojnę. I pierwsze do pana pytanie, kto teraz kontroluje niebo nad Ukrainą? Rosjanie czy Ukraińcy? Znaczy, jeżeli chodzi o panowanie w powietrzu, kontrolę przestrzeni powietrznej, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane zagadnienie, dlatego że mówimy tutaj przede wszystkim o dwóch piętrach. Pierwsze piętro to jest piętro, które możemy kontrolować tak na dobrą sprawę z bardzo prostych systemów, czy to lufowych, czy to tak zwanych mempadów, czyli takich mobilnych wyrzutni ręcznych. I tutaj ewentualnie, jeżeli chodzi o konflikt ukraiński, to jest bardzo duże nasycenie tym systemem. Przy czym problem tutaj z tym nasyceniem jest taki, że sensorem w takiej sytuacji jest wzrok i słuch ewentualnego operatora.
I w związku z tym, nie jesteśmy w stanie oczywiście razić wszystkich potencjalnych celów, które poruszają się w przestrzeni właśnie do wysokości kilkunastu tysięcy stóp. Jeżeli chodzi o wysokość powyżej kilkunastu tysięcy stóp, powiedzmy od 15-20 tysięcy stóp, to oczywiście siły zbrojne Ukrainy kontrolują w jakimś sensie sytuację w tej części przestrzeni za pomocą stosunkowo prawdopodobnie nielicznych systemów obrony powietrznej średniego zasięgu i można powiedzieć, że tak na dobrą sprawę kontrolę w tej górnej części przestrzeni powietrznej sprawują Rosjanie i zresztą przykładem tego są wszystkie te ataki, które w tej chwili mamy w Ukrainie w kontekście czy to bomb szybujących, rakiet odpalanych z bombowców, różnego rodzaju platform nosicieli. Jesteśmy świadkami demolowania Ukrainy, infrastruktury ukraińskiej i oczywiście niszczenia tkanki żywej. Tak, ale już pańska odpowiedź jest, daje pewien obraz sytuacji, to znaczy ktoś mógłby się spodziewać, kiedy zapytałem o to, kto kontroluje przestrzeń powietrzną, to że opowie pan o zwarciu dwóch sił lotniczych, że się nawzajem samoloty zestrzeliwują, walczą w powietrzu, a pan właściwie powiedział, że Rosjanie latają, a Ukraińcy próbują ich zestrzeliwać. Czyli rozumiem, że tu jest ta asymetria, że jeżeli chodzi o ukraińskie siły powietrzne, no właśnie, one jeszcze istnieją, tam coś lata nad Ukrainą ukraińskiego? Tak na rozmowę w kontekście kontroli przestrzeni powietrznej, czy suwerennego zarządzania, czy suwerennej kontroli przestrzenią powietrzną, mówimy tutaj przede wszystkim o systemie. To się fachowo nazywa zintegrowany system obrony powietrznej i w skład tego systemu wchodzi kilka składników. I wydaje mi się oczywiście, bo nie jestem w stanie tutaj autorytatywnie stwierdzić, jaka jest sytuacja na Ukrainie, ale wydaje mi się na bazie mojego doświadczenia, że zintegrowany system obrony powietrznej na Ukrainie dzisiaj nie działa. I oczywistym beneficjentem tej sytuacji jest Federacja Rosyjska, Wojska Federacji Rosyjskiej, przede wszystkim siły napadu powietrznego Federacji Rosyjskiej, które wykonują precyzyjne uderzenia. Precyzyjne w taki sposób, w jaki, że tak powiem, wojska Federacji Rosyjskiej mogą wykonywać te uderzenia precyzyjne, dlatego że uderzenie precyzyjne w tym takim pojęciu, powiedzmy, NATO, anglosaskim, Europy Zachodniej, to jest całkowicie inna precyzja jak ta rosyjska. Ale co, ten sprzęt, jaki Rosjanie mają podwieszony pod skrzydła w swoich myśliwcach i samolotach jest po prostu, jak rozumiem, prymitywny, tak? To nie jest taka natowska, zaawansowana technologia. Ja myślę, że to jest taki po prostu miks, prawda? Oczywiście widzimy, uzbrojenie precyzyjne jest niezwykle kosztowne, prawda? Czy produkowane na Zachodzie, czy produkowane na Wschodzie jest po prostu zdecydowanie bardziej kosztowne, aniżeli uzbrojenie nieprecyzyjne. Przykładem są tutaj rakiety Grad, prawda? To są systemy niekierowane i możemy je porównać do systemów HIMARS, które też jest artyleria rakietowa, ale precyzyjna, prawda? Grad jest ekspediowany dużymi, że tak powiem, liczbami po to, żeby pokryć jakąś tam przestrzeń, a HIMARS, czy system HIMARS, czy system rakietowy dalekiego zasięgu, czy średniego zasięgu, precyzyjny, jest ekspediowany w zdecydowanie mniejszej liczbie, prawda? Oczywiście wchodzimy tutaj w następny problem związany z bronią precyzyjną, a mianowicie pozyskiwaniem informacji do tak zwanego targetingu i przede wszystkim tak zwanego targetingu w czasie rzeczywistym. Mhm. Znaczy ja, jak rozumiem, problem, cywile po prostu płacą za to cenę, tak? Za to, co pan powiedział, że Rosjanie nie mają broni precyzyjnej, bo jak się ma broń precyzyjną, która tam trafia konkretnie w to miejsce, które pilot chce, w obiekt wojskowy i to jest jeden pocisk, no to siłą rzeczy ten collateral damage, czyli te straty wśród cywili są niewielkie. Jak się zasypie cały teren nieprecyzyjną bronią, ale olbrzymią ilością pocisków, no to oczywiście może, jak się będzie miało trochę szczęścia, to się trafi w ten cel, ale też niszczy się domy i całą wszystko, co jest naokoło, prawda? Tak, ale to, co pan powiedział, to jest rzecz wtórna, dlatego że cywile płacą za to, że siły zbrojne Ukrainy nie panują w swojej przestrzeni powietrznej. Dlaczego? Dlatego, że gdyby siły zbrojne Ukrainy panowały w przestrzeni powietrznej, czyli w sposób suwerenny nią zarządzały, to nie byłoby możliwości ekspediowania środków uderzeniowych z powietrza. Oczywiście, że mamy różnego rodzaju środki. Są to środki, bardzo często widzimy, że tak powiem, czy to środki bojowe typu
Cruise, czy na przykład jakieś pociski balistyczne, ale najtaniej i prawdopodobnie w największej liczbie są to środki ekspediowane z powietrza, prawda? Więc jeżeli blokujemy przestrzeń powietrzną, to wyłączamy bardzo dużą liczbę zdolności przenoszenia ładunków, czy to precyzyjnych, czy to nieprecyzyjnych, i w rezultacie one nie trafiają do celu, prawda? Jest taka zasada, tak na dobrą sprawę, bardzo prosta zasada w wojsku i w ogóle uniwersalna zasada, mówiąca shoot the shooter, tak? Czyli generalnie naszym zadaniem jest przede wszystkim doprowadzenie do tego, że maszyna, nosiciel, nie będzie w stanie wykonać zadania bojowego, bo nie będzie w stanie zbliżyć się na odpowiednią rubież, z której będzie mogła ekspediować uzbrojenie. W przypadku oczywiście broni szybującej czy broni rakietowej te rubieże są zdecydowanie bardziej oddalone. W przypadku broni bez możliwości tak zwanych stand-off trzeba podlecieć naprawdę bardzo blisko do celu, żeby tą broń ekspediować. Więc jeżeli dysponujemy możliwościami obrony powietrznej, jeżeli dysponujemy odpowiednim koktajlem różnego rodzaju zdolności, bo tutaj nawet nie ma sensu mówić o takiej czy innej platformie. Mówimy o zdolnościach, prawda? Czyli musimy mieć zdolności bądź to odstraszania, bądź to generalnie nawet niszczenia platform nosicieli naszego nieprzyjaciela. Rosjanie. Panie pułkowniku, platforma nosicieli. Musi pan wziąć pod uwagę, że ogląda nas wielu ludzi, którzy nie są specjalistami od spraw wojskowości. Czyli co? Czyli po prostu. Czyli, tak, czyli generalnie, jeżeli chcemy zrzucić, kolokwialnie rzecz ujmując, jeżeli chcemy zrzucić jakiś środek bojowy po to, żeby on trafił w cel, to musimy ten środek zrzucić z jakiejś platformy w powietrzu, prawda? Czy jest to bombowiec taktyczny, prawda, typu Su-24 bądź Su-27, przepraszam, Su-34, to są samoloty, generalnie samoloty Su-27, Su-30 to są samoloty wielozadaniowe, przede wszystkim służą do wywalczenia przewagi powietrznej. To są ciężkie myśliwce przewagi powietrznej i mamy oczywiście również bombowce taktyczne, ale mamy również bombowce strategiczne. To są przede wszystkim właśnie systemy nosicieli, z których pokładów ekspediuje się systemy uzbrojenia, tak zwane efektory, którymi razi się cele. Tak? I jeszcze raz powtórzę, jeżeli mamy środki bojowe klasy stand-off, widzimy, że Rosjanie posiadają systemy bojowe klasy stand-off, to są takie systemy, które możemy ekspediować z jakiejś odległości, prawda? Czyli nie musimy nadlecieć bezpośrednio na cel, tylko możemy ewentualnie razić taki cel nawet z odległości kilkuset kilometrów, prawda? Bo systemy szybujące dzisiaj, które jeszcze dodatkowo mają napęd, mają możliwości w kontekście zasięgu nawet kilkaset kilometrów. No właśnie, o to chciałem pana zapytać, to znaczy nasze wyobrażenie o walkach powietrznych kształtują oczywiście jak każde wyobrażenie filmy hollywoodzkie, to jest Top Gun, Firefox z Clintem Eastwoodem. Krótko mówiąc, jak dzisiaj walczą Rosjanie z Ukraińcami? Czy to są pojedynki powietrzne asów myśliwskich, tak jak podczas II wojny światowej, czy też właśnie rażenie się rakietami na olbrzymich odległościach? I tutaj oczywiście wprowadzam pytanie o tego słynnego ducha Kijowa, czyli asa ukraińskiego, który miał według tych doniesień ukraińskich zestrzelić tam mnóstwo rosyjskich maszyn. To jest propaganda, czy może coś być na rzeczy? Ja myślę, że to może być prawda. Ja w swojej karierze spotkałem kilku takich, że tak powiem, asów, którzy nadawaliby się właśnie na takich asów, takich maverików, którzy, że tak powiem, samodzielnie przeczesują niebo i szukają potencjalnych ofiar. Ja myślę, że bazując na moim doświadczeniu, możemy powiedzieć, że na tym szeroko pojętym wschodzie mamy sytuację taką, że mamy bardzo dobrych lotników, którzy praktycznie urodzili się w samolocie. Generalnie, żeby być bardzo, bardzo dobrym pilotem myśliwskim, to trzeba mieć taki szeroki konglomerat bardzo wielu różnych cech.
I tacy ludzie, i są też, mówię, to jest na zasadzie sinusoidy, i są ludzie, którzy są po prostu stosunkowo słabi, prawda? To jest samolot trudny w pilotażu, jak się trudno samolot pilotuje, to bardzo, bardzo dużą część jak gdyby tego naszego możliwości obliczeniowych, które generalnie możemy prowadzić w mózgu, zajmuje nam pilotowanie, w związku z tym, że tak powiem, obserwacja przestrzeni, czy jak gdyby przetwarzanie informacji z systemów pokładowych zajmuje nam to. I to wszystko powoduje, że generalnie mamy pilotów, którzy są po prostu świetni i w takich sytuacjach bojowych mają zdecydowanie większą możliwość przeżywalności na współczesnym polu walki, i mamy pilotów, że tak powiem, słabszych, prawda? Ten system, powiem tylko jedną rzecz, która jest naprawdę bardzo istotna, a mianowicie, że ten system anglosaski, ten na tym szeroko pojętym zachodzie, system szkolenia jest zdecydowanie bardziej ustandaryzowany i nie zależy nam na tym, żebyśmy mieli asów i, że tak powiem, słabych, tylko chodzi o to, żeby ta sinusoida była bardzo płaska. To znaczy różnica pomiędzy bardzo dobrym pilotem a słabym pilotem, ona ma być naprawdę bardzo, ten okres ma być naprawdę bardzo wypłaszczony i w ten sposób uzyskujemy jak gdyby średni poziom szkolenia, bardzo wysoki, ustandaryzowany, świetny jakościowo i w tym momencie generalnie możemy powiedzieć, że no tak, ale generalnie co za zasady, pilot w siłach NATO, czyli na szeroko pojętym zachodzie, no nigdy nie będzie wykonywał lotu w składzie jednego samolotu. No chyba, że będziemy mieli taką sytuację jak na Ukrainie, że już te siły są, mogą być potencjalnie bardzo mocno już uszczuplone, no i wtedy generalnie nie mamy wyjścia. Prawda? W jednym z wywiadów to fajnie panują też różnice w walki, że natowscy piloci to trochę tak walczą przy pomocy skalpela, a rosyjscy przy pomocy siekiery, ale jest też i druga strona tej sprawy, mianowicie stosunek w ogóle sił powietrznych do samych pilotów. Mam na myśli to, że mam takie wrażenie, że coś dziwnego się działo, przynajmniej parę dni temu, kiedy obserwowaliście, na pewno widział pan te filmy, w których samoloty zostały zestrzelone przez Ukraińców i na jakichś polach zakrwawieni rosyjscy piloci w takich jaskrawych, pomarańczowych skafandrach byli brani do niewoli, robiono im zdjęcia, oni byli ranni. Proszę powiedzieć, to po pierwsze, jakie są straty rosyjskiego lotnictwa, czy może coś powiedzieć pewnego, a po drugie, czy jest tak, ma pan takie poczucie, że Rosjanie tak używają trochę tych swoich sił powietrznych w sposób niekompetentny, skoro dochodzi do takich sytuacji? Okej, i tutaj prawdopodobnie musielibyśmy zacząć od tego, czym jest Rosja, prawda? Ja generalnie od momencie, kiedy przeczytałem pana książkę, zacząłem troszeczkę studiować Konecznego i jego teorię o wyznacznikach cywilizacyjnych, tych pięć filarów cywilizacyjnych, tak, opis cywilizacji turańskiej, tak, przypominam, podejście do prawa, sprawiedliwości, piękna człowieka i generalnie bogactwa, prawda? I ten opis najbardziej komplementarnych cywilizacji i tych cywilizacji generalnie najmniej i w sposób obiektywny tylko oceniając. Powiem tak, jeszcze 3 lata temu, 4 lata temu, gdybyśmy mieli tą dyskusję, to by nas po prostu zakopali, tak? No bo żyliśmy w tak zwanym jednobiegunowym momencie, wszyscy się kochali, wojny już nie będzie, Rosja jest cacy i generalnie nikt naprawdę nie był zainteresowany tym, czym naprawdę Rosja jest. I generalnie Rosja jest ogromnym kontynentem, który tak na dobrą sprawę funkcjonuje w oparciu o podstawy czy te wszystkie kultury, gdzieś tam one gdzieś tam tak na dobrą sprawę są częścią właśnie tej dużej cywilizacji turańskiej. A w cywilizacji turańskiej do życia ludzkiego podchodzi się po prostu w sposób taki luźny i taki, no, powiedzmy, że w sposób luźny, tak? I to ma bardzo dobry, to pokazuje bardzo fajne przełożenie na podejście do życia pojedynczego człowieka, prawda? Tak jak na przykład na szeroko pojętym zachodzie, jeżeli czytamy Ayn Rand, znaną amerykańską powieściopisarkę, libertynkę, prawda? Która mówi tylko, że po prostu, że talenty, prawda, ludzie, pojedyncze osoby wyznaczają trendy i później ludzie za nimi, że powiem, podążają. To, co oczywiście też generalnie nie do końca jest u nas popularne, to, że po prostu, że powinniśmy chłubić talenty, że powinniśmy dbać, że państwo powinno o takie talenty dbać, to generalnie w cywilizacji turańskiej, na szeroko pojętym wschodzie, to jest nieistotne. Tam istotna jest masa, prawda? W związku z tym widzimy to, co widzimy, prawda? Czyli
nieistotność ludzkiego życia. Prawda? I to, że giną żołnierze na ziemi, nie powinno nas zdziwić, bo taka jest po prostu Rosja, prawda? I takie same podejście mają oczywiście, generalizując, prawda? My oczywiście musimy generalizować, bo gdybyśmy mówili o poszczególnych, że tak powiem, przykładach, to prawdopodobnie nasza dyskusja nie miałaby sensu. Więc generalizując, kiedy latałem na MiG-21, to w manualach taktycznych było napisane, że przeliczeniowo pilot samolotu MiG-21 jest obliczony na 1,5 wylotu. To znaczy, że miał wystartować, wylądować i potem miał wystartować, już nie wrócić. Prawda? Więc takie było generalnie podejście do personelu latającego w czasach tych, że tak powiem, zamierzchłych. I teraz różnica pomiędzy podejściem zachodnim. W podejściu zachodnim wyszkolenie pilota to są lata i ogromne nakłady. Tak? To jest ogromny wysiłek. Prawda? W związku z tym, jeżeli na szeroko pojętym zachodzie jest zestrzelony statek powietrzny wojskowy, to rusza cała machina, najczęściej to się nazywa Gorilla Package, i ona idzie całą tą swoją, że tak powiem, siłą po to, żeby, że tak powiem, klinem wejść i tego pilota, że tak powiem, podejść. Dwie rzeczy istotne. Pierwsza, on jest naprawdę bardzo cenny, bo wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy, bo generalnie bardzo dużo czasu kosztowało wyszkolenie i poza tym hołdujemy zasadą cywilizacji łacińskiej, że człowiek jest bardzo istotny, prawda? I druga rzecz jest taka, że oczywiście na Zachodzie bardzo mocno rozumieją po prostu wszystkie mechanizmy działania propagandy, prawda? No bo jeżeli nikt nie chce oglądać zapłakanego pilota, prawda, który, że tak powiem, dostanie się w ręce nieprzyjaciela. A to, że człowieka można złamać, czy nie, jest rzeczą bezdyskusyjną. Każdego można złamać, tylko to jest tylko funkcja czasu i metod. Jasne, ale to też fajnie pan pokazuje, że oczywiście mentalność, ale to jest po prostu pragmatyczne. No po pierwsze, samolot kosztuje kupę kasy, po drugie, wyszkolenie tego człowieka kosztuje... Ja z panem nie zgodzę, dlatego że, przepraszam, że przerwę, ale tutaj trzeba od razu powiedzieć jedną rzecz. Bo powiedział pan, że samolot jest kosztowny. I tak i nie. Na szeroko pojętym zachodzie samolot jest kosztowny, dlatego że nawet jeśli ma 30 lat, to on cały czas podlega modyfikacji, prawda? I jeżeli nawet samolot, powiedzmy F-15, został wyprodukowany, nie, został, czy ta konstrukcja powstała, powiedzmy, w latach 70., czy samolot F-15, czy na przykład Typhoon, bo Typhoon również powstał, na przykład Eurofighter powstał w latach, na przełomie lat 90. i 2000. Ale te samoloty cały czas ewoluują. Tam są cały czas inwestowane pieniądze w systemy walki, w systemy sensoryczne, w systemy obrony aktywnej i biernej. Prawda? W związku z tym ten system walki, on cały czas, że tak powiem, przedstawia nie tylko jakąś wartość bojową, ale również oczywiście stanowi jakiś koszt. Jeżeli chodzi znowu o szeroko pojęty system wschodni, tam się nie inwestuje w platformę powietrzną, tam się buduje platformę powietrzną, a potem najczęściej przez lata nie inwestuje się w tą platformę powietrzną, tylko ona po prostu funkcjonuje tak, jak po prostu funkcjonowała. I przykładem tego jest to, że statki powietrzne wojskowe, czy to śmigłowce, czy to samoloty taktyczne, wykonujące loty w zasięgu tych tak zwanych manpadów, że spadają. Dlatego, że statki powietrzne szeroko pojętego zachodu są wyposażone, idą z duchem czasu i cały czas, jeżeli pojawia się jakiś środek bojowy, prawda, który jest w stanie im zagrozić, to na zasadzie reakcji budowane są systemy, które te zdolności w jakiś sposób niwelują. Prawda? I dzisiaj Rosjanie dysponują samolotami, które oczywiście mają, Rosjanie są bardzo dobrzy w walce elektronicznej, tak? Mają, oni nigdy nie stanęli w miejscu i zaprzestali rozwoju systemu walki elektronicznej, ale dzisiaj zagrożeniem do, powiedzmy, tych 20 tysięcy stóp przede wszystkim są pociski rakietowe, które są naprowadzane na źródło ciepła bądź na że tak powiem, w tej częstotliwości widzialnej, czyli na ten tak zwany obraz, prawda? I
Mhm. I tego już dokończę. Ale teraz... się wypuszcza te flary, prawda, żeby to zmylić. Tak, no tak, tylko że właśnie pułapka termiczna, która taka, taka, jak to się mówi, legacy, czyli ta taka starsza, prawda, pułapka termiczna, ona jest w stanie być odpowiedzią na tak zwane legacy zagrożenia, naprowadzające, które naprowadzają się na źródło ciepła. Dzisiaj większość systemów rażenia pasywnych wykorzystuje nie tylko źródło ciepła, ale również obraz, prawda? Dwa zakresy częstotliwości, obraz, i trzeba zakłócić jak gdyby te dwa zakresy częstotliwości, prawda? I zwykła pułapka termiczna nie jest w stanie zakłócić tych dwóch częstotliwości i dlatego stosuje się już nie zwyczajne flary, ale flary spektralne, prawda? I Rosjanie na pewno nie stosują flar spektralnych, bo gdyby stosowali flary spektralne, to nie mieliby tego problemu. Dodatkowo, jeszcze tylko dosłownie 15 sekund, dodatkowo Rosjanie nie stosują systemów tak zwanych IR Missile Warning System, czyli systemów informujących pilota o zagrożeniu środkiem bojowym naprowadzającym na podczerwień, bo prawdopodobnie nie mają takiej technologii, bo nawet gdyby to jest to po prostu tak kosztowne, że nie byłoby sensu inwestować, że tak powiem, w te stare statki powietrzne. I są jeszcze inne systemy, takie jak DIRCAM, które, że powiem, wiązką lasera, i to są systemy, które normalnie funkcjonują na szeroko pojętym zachodzie i nawet w polskich siłach zbrojnych tego typu systemy się pojawiają. Podejrzewam, że zbyt mało, ale mam nadzieję, że to pójdzie troszeczkę dalej, bo mówimy tutaj przede wszystkim o przeżywalności na polu walki. A nie chcemy widzieć, że tak powiem, polskiego pilota, że powiem, zestrzelonego z dwóch powodów, bo generalnie go stracimy i będziemy musieli wyszkolić drugiego. Dwa, bo nie chcemy po prostu mieć tego wymiaru propagandowego, z którym później musielibyśmy się zmierzyć. Mhm. Ja, wie pan, wytłumaczę już, dlaczego chciałem w pewnym momencie panu wejść słowo w trakcie pańskiej wypowiedzi, to znaczy pan zjadł zęby na samolotach myśliwskich. Zna pan to wszystko, a ja miałem taki pewien moment, że już zacząłem tracić orientację, i to wyjaśnię może też naszym widzom. Czyli krótko mówiąc, rakieta wystrzelona przez, powiedzmy, stronę ukraińską, bo mówimy o tej wojnie, pędzi w stronę samolotu. Samolot wystrzeliwuje flary, żeby zmylić, one wydzielają ciepło, zmylić tą rakietę, ale ta rakieta ma podwójny system, tak? I te olewa te lecące flary na boki, ponieważ widzi też obraz tego samolotu i go niszczy. To o to chodzi, bo chodzi o to, panie pułkowniku, żeby nasi widzowie rozumieli. Tak. I teraz tak, krótko mówiąc, ja podsumuję pańską wypowiedź w ten sposób: oni latają złomem, stąd spadają i tak, powiedzmy. Tego nie powiedziałem. Ja powiedziałem tylko jedną rzecz, że oni latają samolotami, które nie są modyfikowane, modernizowane w sposób kroczący. To znaczy, to są bardzo dobre konstrukcje, bo samoloty rosyjskie to są dobre konstrukcyjnie samoloty, ale ich jak gdyby modyfikacje i bieżące i modernizacje nie są robione w sposób kroczący. W związku z tym generalnie nie odpowiadają na współczesne zagrożenia na polu walki. Panie pułkowniku, mówiliśmy o tych obrazkach, które pan niewątpliwie musiał na panu to zrobić wrażenie, jako na pilocie tych złapanych, schwytanych rosyjskich pilotów leżących w błocie w tych swoich skafandrach. Natomiast no, kompletny szok. Sprzed dwóch dni informacja, wracał jakiś tam Su-25, jakiś inny samolot rosyjski z jakieś bombardowania, został zestrzelony i znaleziono tam jakąś groteskę w postaci tego, że były poprzecinane pasy katapultowe. Ja nie wiem dokładnie, jak oni to zrobili, w ten sposób, żeby on nie mógł przeżyć ewentualnej kraksy i dostać się do niewoli. Co to za historia w ogóle? Okej, okay, co więc dramat. Pamiętając nasz, to powiem, krótki wywód na temat cywilizacji turańskiej, podejścia do życia ludzkiego, prawda, i to są informacje niepotwierdzone, prawda, możemy tylko spekulować. Ale jeśli ta informacja jest prawdziwa, i wcale nie zdziwiłbym się, gdyby ta informacja była nieprawdziwa, to mielibyśmy jak gdyby dowód na to, że Rosjanie nie radzą sobie z sytuacją, a jeżeli chcą radzić sobie z tą sytuacją, to radzą sobie w taki sposób, że lepiej, żeby ten pilot się zabił, aniżeli dostał się w ręce nieprzyjaciela, bo każdy pilot myśliwski czy pilot wsparcia pola walki dysponuje ogromną wiedzą na temat tego, jak poszczególne elementy uczestniczące w tej jak gdyby rozgrywce,
na tym konkretnym polu walki, ich umiejscowienie, ich, przypomnę, wszystkie składniki i parametry, prawda? W związku z tym taki pilot, on jest no niezwykle cennym źródłem informacji na temat informacji tego tak zwanego intela, tak? Rozpoznawczej, czy jakby to nie wiem. Czyli oni wolą, żeby on zginął, spłonął żywcem we wraku, niż żeby dostał się do niewoli i żeby jego pokazywano. Znaczy, tak, no powiem panu tak, że generalnie najczęściej, jeżeli pilot ginie w kabinie samolotu, to najczęściej ta śmierć jest bardzo szybka i prokurator w opisie pisze, że zginął wskutek urazowego rozczłonkowania ciała. W związku z tym najczęściej z pilota zostaje tylko to, co w bucie albo w hełmie. No niestety tak, że tak powiem, w tym zawodzie jest. Oczywiście kiedyś tych wypadków było zdecydowanie więcej, dzisiaj mniej. Niemniej jednak ja osobiście podkreślam, spekulujemy, ale nie byłbym zdziwiony, gdyby do tego typu sytuacji sabotujących życie pilota dochodziło, nie byłbym zdziwiony. No właśnie, to jest takie pytanie, chciałem zadać. Zaskoczyło pana to, że Rosjanie są tacy w tym powietrzu nie bardzo? Mówiło się, że te siły są jakieś takie powietrzne, rosyjskie, nie do pokonania, znakomite, wspaniałe, a chyba radzą sobie mniej więcej tak samo jak siły lądowe, czyli tak, na piątkę, nie na dziesiątkę na pewno. I oni sobie tak, że powiem, radzą, jak są wyszkoleni, prawda? Czyli jak porównuję ten sposób szkolenia nawet u nas w Polsce, tego szkolenia z lat 90., kiedy ja zaczynałem, i tego szkolenia, które potem również ja miałem okazję i przyjemność realizować, to są jakby dwa różne światy. Jak patrzę na tych rosyjskich pilotów, to bardzo często widzę, że to są, że tak powiem, tacy potężni ludzie i tak dalej. Robota pilota myśliwskiego w kabinie, takiego pilota, który walczy w powietrzu, to jest ciężka robota i polega na tym, że tam po prostu się człowiek rzuca jak piskorz, tam po prostu głowa, całe ciało, bo trzeba się patrzeć, trzeba mieć oczy dookoła, prawda? I generalnie człowiek po prostu po takim locie to przylatuje o 5 kg, że tak powiem, lżejszy. Dlatego większość dobrych pilotów myśliwskich to nigdy nie będzie, że tak powiem, gruby, bo oni to nie będą grubi, bo oni to po prostu spalają, prawda? Dobry pilot F-16, czy takiego jakiegoś samolotu wywalczenia w przewagi w powietrzu, to wygląda taki mięśniak nabity, kark taki po prostu, że tak powiem, jak u jelenia, taki, ja to kiedyś nazwałem, że taki kartofel typowy, zbity taki koleś, który po prostu potrafi te przeciążenia poważne, potężne, 9, to jest, można sobie przemnożyć, ile człowiek waży, razy 9, no to tyle generalnie później przenosi ta szyja, więc ona musi być po prostu jak u takiego ogra, prawda? Więc ja osobiście nie jestem zdziwiony tym, że oni tracą tyle tych samolotów, ale to jest jak gdyby wynik kilku rzeczy, prawda? To jest sposób, w jaki prowadzą działania, czyli taktyka. Druga rzecz to jest poziom wyszkolenia, czyli też jak gdyby takie wyeksponowanie na warunki, na ekwiwalentne warunki, które mogą spotkać ich podczas działań bojowych. I trzecia rzecz to jest oczywiście wyposażenie, które pomaga im przetrwać na współczesnym polu walki. Jedną rzecz, ja wiem, że dużo gadam, ale jedną rzecz powiem bardzo istotną. A mianowicie, w powietrzu, jeżeli realizujemy szkolenie, nigdy nie jesteśmy w stanie wiernie odwzorować, może nigdy. Jest niezwykle trudno odwzorować warunki, które mogą nas spotkać w ramach realnych działań bojowych. Dlatego i jeszcze jest jedna rzecz taka, że jest udowodnione, Amerykanie zrozumieli po wojnie koreańskiej i wietnamskiej, że pierwsze kilka misji, bodajże 5, jest krytycznych, bo ludzie wtedy robią taki catch-up, taką rozgrzewkę, prawda? I Amerykanie zaczęli robić tą rozgrzewkę podczas dużych ćwiczeń typu Red Flag, a my w Europie robiliśmy to podczas dużych ćwiczeń TLP, prawda? I to pomagało, że powiem, oswoić pilota z takimi warunkami. Przyszłość, panie Piotrze, będzie taka, że pilot będzie samolot widział w niedzielę tylko, a przede wszystkim będzie wykonywał, że tak powiem, szkolenie w skomplikowanych systemach symulacji taktycznej, czyli, i to się już dzieje się na świecie, czyli pilot będzie szedł do symulatora,
ze swoim kluczem i tam mu zasymulują prawdziwą walkę, bez żadnych ograniczeń przestrzennych, czasowych, bo wiadomo, że generalnie w Polsce można latać, w ogóle na świecie można latać od 500, 100 gdzieś tam, ale jest bardzo dużo różnych ograniczeń. Jak się nie będzie latało w takim symulatorze, w całym takim gear up, hełm, pistolet, różnego rodzaju rzeczy, z takim nastawieniem, że jak ci zestrzelam w symulatorze te i symulator jest wyłączany, hello, widzimy się za tydzień, bo ty zostałeś zestrzelony. Realizm jest po prostu no, niesamowity. Ja rozmawiałem z człowiekiem, który uczestniczył w czymś takim, mówi po 3 minutach zapominasz, że jesteś w symulatorze i prowadzisz realne działania w składzie jakiegoś dużego ugrupowania, rakiety latają i tak dalej i po prostu wychodzi człowiek po locie 5 kilogramów lżejszy, bo po prostu bo to jest ciężka, wtedy ciężka praca i super efektywny trening, którego Rosjanie nie mają i dlatego po prostu spadają. Jeszcze raz mówię, to jest blend treningu, różnego rodzaju rzeczy i też oczywiście braku odpowiedniego wyposażenia. Żadna gra komputerowa nie odda tego, co pan teraz na pewno powiedział. Okej, wnioski dla Polski z wojny powietrznej nad Ukrainą, z tych zmagań pomiędzy Rosjanami, którzy nacierają, a Ukraińcami, którzy się bronią. Wszyscy, na wszystkich analizujemy tę wojnę i rozkładamy na czynniki pierwsze, dzielimy włos na czworo, bo zawsze jest z tyłu głowy taka możliwość, a co by było, gdyby nas zaatakowano? I jaki by pan miał pomysł, co zmienić, jak walczyć, gdyby to nad naszymi głowami zaczęły fruwać migi Federacji Rosyjskiej? Pierwsza rzecz. Siły Zbrojne Polski muszą zapomnieć o tym, że służą do działań ekspedycyjnych. Koniec, kropka. Siły Zbrojne przede wszystkim służą do zabezpieczenia integralności polskich granic lądowych, powietrznych i morskich. I w ramach takiej zmiany jak gdyby filozofii powinny zostać zredefiniowane zadania na poziomie taktycznym, operacyjnym, strategicznym, jeżeli możemy mówić tu o poziomie strategicznym w Polsce, dla polskich sił zbrojnych. Prawda? I z tego wynikną nam pewne zdolności, które musimy po prostu posiadać. Nie w kontekście platformy, w kontekście samolotu, czołgu, rakiety, tylko zdolności. I te zdolności dopiero potem możemy odnieść do tego, jakie możemy te zdolności, że tak powiem, pozyskać. Najczęściej te zdolności musimy pozyskać w sposób efektywny kosztowo, prawda? Czyli najlepiej, gdyby te zdolności pozyskać w polskim przemyśle, bo jeżeli będziemy wydawali pieniądze w polskim przemyśle, to będziemy mieli jak gdyby podwójny efekt, czyli będziemy tworzyli też bazę innowacyjną, a baza innowacyjna to wiadomo, że to jest spillover efekt, a spillover efekt to jest nawet 2% dochodu narodowego, prawda, rocznie, wzrostu potencjalnego możliwym, prawda. Jeżeli nie mamy możliwości w polskim przemyśle, to musimy je stworzyć, prawda? Jesteśmy w Europie, mamy projekty paneuropejskie i możemy generalnie, że tak powiem, wykorzystując lewarowanie w postaci European Defence Agency i ich finansowania, wchodzić w maksymalnym możliwym stopniu w paneuropejskie projekty. Jeżeli nie da się zrobić tego w taki sposób, to trzeba kupić produkty spółki, tak jak to realizuje w tej chwili Ministerstwo Obrony Narodowej. I trudno krytykować Ministerstwo Obrony Narodowej, że kupują poszczególne systemy spółki. Nie wiem, czy jest to przemyślane w kontekście zdolności. W tym momencie nie wiem, bo nie uczestniczę w tych procesach. Ale jeżeli nie mamy możliwości pozyskania jakiegoś systemu w kraju, czy w ramach paneuropejskich projektów finansowanych w jakiejś części z pieniędzy unijnych, no to musimy kupować wtedy, wysyłając wagony pieniędzy, że tak powiem, za granicą, prawda? I nie dysponując żadnym efektem w postaci, że tak powiem, tworzenia bazy innowacyjnej tutaj, że tak powiem, u nas w kraju. Panie pułkowniku, F-35, konkrety, dobry kierunek czy zły? I teraz tak, ja osobiście uważam, że samolot F-35 to jest, nie chcę się nikomu narazić, a szczególnie dużym graczom, że tak powiem, na rynku, to jest dobry samolot. Uważam, że jest drogi w eksploatacji, w związku z tym piloci czy personel latający będzie ten samolot widział w niedzielę, będą latali przede wszystkim w symulatorach, to jest akurat dobry kierunek. Jest to na pewno bardzo dobry system ofensywny przełamywania obrony powietrznej przeciwnika. Jest to na pewno bardzo dobry system sensoryczny, to jest na pewno bardzo dobry system, który będzie dużą wartością dodaną w networkingu, prawda?
I nie można powiedzieć, że samolot F-35 nie będzie wartością dodaną. Absolutnie będzie wartością dodana. Mam nadzieję, że polskie siły zbrojne będą w stanie wykorzystać konglomerat tych wszystkich, że tak powiem, zdolności. Niemniej jednak to jest pewna zdolność w kontekście powietrze-ziemia, prawda? Jeżeli nie będziemy mieli zabezpieczonego nieba w kontekście środków napadu powietrznego, to samolot F-35 będzie tylko rzeczą wtórną, prawda? Bo proszę sobie wyobrazić, że Rosjanie, my o tym pisaliśmy w raporcie. Jeżeli nie będziemy mieli systemów zdolnych do zwalczania systemów napadów operujących na bardzo dużych wysokościach, prawda? Bo środki napadu powietrznego, bombowce strategiczne, bombowce taktyczne i samoloty osłony Su-27, Su-35, to są statki powietrzne, które wykonują loty mogą wykonywać lot na poziomie 55 plus, tysięcy stóp. Samoloty wielozadaniowe, to są samoloty wielozadaniowe, to nie są statki powietrzne zdolne do zwalczania tego typu zagrożeń. Do zwalczania tego typu zagrożeń są samoloty przewagi powietrznej. Czyli F-15, tak? F-15, Eurofighter. Rafael ma pewne zdolności również, prawda? Ale to są typowe. Dlaczego Grecy kupili czy pozyskują Rafaela w kontekście zagrożeń związanych z Turcją? Dlatego, że chcą po prostu zrobić mały offset i przyblokować tureckie samoloty F-16. Poza tym samoloty F-15, Typhoon, Rafael posiadają ogromną stację relokacyjną z ogromną mocą wypromieniowania w impulsie, prawda? I to są całkowicie inne zdolności, prawda? Poza tym samolot przewagi powietrznej nie przenosi X środków bojowych, tylko X razy kilka, prawda? W związku z tym, jeżeli na przykład samolot przewagi powietrznej dysponuje kilkunastoma środkami uzbrojenia, prawda? To znaczy, że będzie mógł w powietrzu, że tak powiem, operować dłużej, tak? I będzie miał większe możliwości efektywnego stosowania uzbrojenia w kontekście większej ilości środków napadu powietrznego, prawda? Samoloty wielozadaniowe są mniejsze, w związku z tym tych środków napadu, przepraszam, środków uzbrojenia przenoszą zdecydowanie mniej, prawda? Dzisiaj tylko jeszcze jedną rzecz na koniec powiem, że dzisiaj my w Polsce, przepraszam, że się śmieję z tego, tak? Ale to wynika prawdopodobnie no nie chcę powiedzieć z braku edukacji, ale generalnie z jakiegoś takiego zapatrzenia się właśnie w ten jeszcze raz, Fukuyamę, koniec historii i tak dalej, że dzisiaj wojsko jest, ale wcale nie musi być żadną gwarancją i tak dalej. Tak? Wojsko nie wiem, czy zdaje sobie sprawę z tego, dzisiaj chyba sobie zdają sprawę z tego, że faktycznie może będziemy musieli tutaj generalnie coś zrobić w kontekście obrony polskich granic, prawda? W związku z tym dzisiaj mamy takie zapatrzenie, że tak powiem, w te samoloty taktyczne, i generalnie braku jak gdyby takiej refleksji, że ten samolot taktyczny, tak na dobrą sprawę, on jak jest do wszystkiego, to nie do końca jest do wszystkiego. Tak? Dobrze, to czy ja rozumiem tak, po pierwsze, że trzeba dobierać narzędzie do tego zadania, które chce się wykonać. Jeżeli my chcemy po prostu spędzić tak rosyjskie myśliwce z naszego nieba, toczyć te walki nad Polską i zdobyć tę dominację w powietrzu, o którym mówiliśmy na początku, to lepszy byłby właśnie myśliwiec przewagi powietrznej F-15, a nie F-35. To jest pierwszy wniosek z tego, co pan powiedział. Ale druga jest jeszcze sprawa, o której pan nie wspomniał. To znaczy Europa płonie teraz. Putin zaatakował Ukrainę. Wojna jest za naszymi granicami, a te piekielnie drogie zabawki, jakimi jest F-35, kiedy w ogóle mają do Polski przyjechać fizycznie i kiedy my będziemy ich mogli używać? Za 5 lat, 10? To jest wszystko pieśń przyszłości. Czy nie uważa pan, że powinni nasi rządzący po prostu natychmiast w trybie pilnym kupić właśnie myśliwce przewagi powietrznej, jakieś tańsze, ale przede wszystkim dostępne od ręki? To znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o samoloty F-35, no to są informacje medialne, tak, że w Polsce te samoloty będą za, powiedzmy, nie wiem, 4 lata, prawda? Nie wiem, bo tak jak powiedziałem, nie dysponuję żadnymi informacjami. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o samoloty przewagi powietrznej, to oczywiście, że jest kilka źródeł pozyskania, tak? No, można kupić te samoloty w procesie normalnego procesu zakupowego, przy czym te samoloty po prostu na półce nie leżą, więc trzeba po prostu te samoloty kupić w takim normalnym po prostu procesie, tak?
Są możliwości pozyskania samolotów, powiedzmy F-15 w ramach Access Defense Article, tak samo jak pozyskujemy powiedzmy te Cougary, ale to też jest kwestia 2 lat, bo to są samoloty zakonserwowane na pustyni i generalnie stare, w związku z tym trzeba będzie przeprowadzić proces modyfikacji, drogi i tak dalej. Pieniądze w tym momencie też będą, że tak powiem, wyekspediowane do Stanów Zjednoczonych. Osobiście uważam, że powinniśmy się zastanowić nad konstrukcjami europejskimi, prawda? I w Europie generalnie mamy Brytyjczyków, Niemców, Włochów, Hiszpanów, którzy mają swój własny samolot przewagi powietrznej Typhoon, prawda? Francuzi mają Rafaela, który jakieś szaleństwo. Ile, że tak powiem, Rafael ma zamówień, ile Dassault ma zamówień na Rafaela. Eurofighter dzisiaj jest, że tak powiem, wykorzystywany w kilku państwach europejskich i w tej chwili proponują również transzę 4, kwadrygę z super zmodernizowanymi systemami czy super zmodernizowanym interfejsem human machine z sensorami nowymi, z systemami wsparcia pola walki. Ja osobiście uważam, że nie ma tutaj w tej chwili możliwości szybkiego rozwiązania. Szybkim rozwiązaniem jest po prostu poproszenie Stanów Zjednoczonych o to, żeby po prostu nam pomogły w tym danym momencie. Ale jeżeli chcemy w sposób sensowny myśleć o naszej suwerenności, a przypominam, że nasz budżet obrony jest bardzo podobny do budżetu tureckiego, to powinniśmy się zastanowić nad wejściem w jakieś paneuropejskie projekty. Dlaczego to jest takie istotne, żeby wejść, że tak powiem, w projekty paneuropejskie? Bo projekty paneuropejskie są gwarantem tego, że jakaś baza innowacyjna mogłaby po prostu zostać stworzona w Polsce. A baza innowacyjna jest potrzebna do tego, żeby wejść w następne projekty. Bo przykładowo samolot Tempest, czyli samolot dominacji powietrznej nowej generacji, to jest samolot, o którym rozmowy właśnie się toczą, prawda? I gdybyśmy mieli odpowiednią bazę innowacyjną, to moglibyśmy do tego projektu przystąpić nie jako customer, czy nie jako klient, ale jako partner. I w tym momencie, i działa to w ten sposób, myślę, że to musi wybrzmieć, bo to jest bardzo istotne. I posłużę się tutaj przykładem Tajfuna. I tak działał też projekt Tornado. Powiedzmy, konsorcjum się spotkało i kupiło i stwierdziło, wyprodukujemy pulę powiedzmy 100 samolotów. Oczywiście używam, że tak powiem, używam jak gdyby liczb, które powiedzmy przykładowych, tak? Pula 100 samolotów, tak? I przykładowo Niemcy decydują się na 25 samolotów. To jak gdyby ta pula tych 100 samolotów w kontekście mocy produkcyjnych, ona jest dzielona, że tak powiem, na wszystkie, załóżmy, państwa w konsorcjum, ale jeżeli Niemcy zdecydowali się na 25 samolotów, to panie Piotrze, pieniądze wydatkowane na 25 samolotów zostawały w Niemczech. Zostawały w Niemczech. Niemcy kupując samolot Typhoon czy Tornado nie subsydiowały przemysłu brytyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Każdy, umowa była taka, że pieniądze zostają w kraju. Tempest to jest dokładnie taki sam projekt, czyli gdyby Polska, bo wiadomo, że nie weszliśmy w samolot F-35 na poziomie partnerskim, ale gdybyśmy weszli na przykład w projekt Tempest, który pojawi się powiedzmy za 15 lat, tak, na zasadzie partnera, to pieniądze, które wydamy na ten samolot w naszej części zostają w Polsce i tworzą następną bazę innowacyjną. Mamy czas, tak, że Ukraina kupiła nam 15 lat. Nawet jeżeli Rosja wygra w Ukrainie, to będziemy przez 15 lat, tak mi się wydaje, że mamy 15 lat. Obyśmy te 15 lat wykorzystali w taki sposób, żeby pozyskać takie zdolności. Panie Piotrze, czy chciałby pan kiedyś walczyć z szerszeniem? Wie pan co, no zaskoczę pana, panie pułkowniku, walczę z szerszeniami co roku, bo mi się gnieżdżą w domu, więc jestem doświadczony na tym froncie. Ale niezwykle trudno z szerszeniem, nie? Bo jak ugryzie, to chyba boli, nie? Słucham? Niezwykle trudno jest walczyć z szerszeniem, no bo jednak szerszeń dysponuje całkiem niezłym, sprawnym aparatem, efektorem w postaci żądła i generalnie każdego unika. I życzyłbym sobie, żeby polskie siły zbrojne były jak szerszenie, prawda? Czyli może małe, ale jak, przepraszam, pierdyknie, to bardzo boli, tak? I generalnie ja powiem panu szczerze, ja umijam szerszenie. Jestem większy,
I mógłbym tego szerszenia, ale na pewno jak mnie ugryzie, to będzie bolało. W związku z tym życzyłbym sobie, żeby polskie siły zbrojne były jak szerszenie i możemy to zrobić. Możemy to zrobić, ale generalnie musielibyśmy zacząć w sposób naprawdę taki rzeczowy rozmawiać o zdolnościach, których potrzebujemy, tak? A nie taki życzeniowy, prawda? Taki, jak to mówią Amerykanie, wishful thinking, tak? Nie ma na to czasu, tak? Drodzy Państwo, moim gościem był pułkownik Krystian Zięć, współtwórca polskich nowoczesnych sił powietrznych F-16 i praktyk, pilot, który przelatał mnóstwo godzin na myśliwcach. W związku z tym bardzo ciekawy dzisiaj program, troszkę dłuższy niż zwykle, ale myślę, że nikt nie żałuje. Zobaczyliśmy, jak praktyk, pilot patrzy na obecną sytuację o wojnę na Ukrainie i przy okazji dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy o prowadzeniu F-16. Bardzo, bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo. I tradycyjna prośba do widzów. Wspierajcie, drodzy Państwo, kanał. Działamy dzięki Państwa wsparciu. Jesteśmy niezależnym kanałem. Można nas wspierać na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj lub na Patronite. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie filmy, komentujcie. Historia dzieje się na naszych oczach. Piotr Zychowicz, historia realna.